Siostra Leonia przeżyła jedno wyjątkowe Boże Narodzenie. Oczywiście wszystkie święta Bożego Narodzenia były w jej życiu celebrowane z wyjątkową czułością, ale jednego roku zdarzyło się tak, że Pan Jezus zabrał ją w mistycznym widzeniu do Betlejem w noc swoich narodzin. I siostra Leonia opisuje w dzienniku taką scenę, że klęczy na skraju jakiejś kamiennej posadzki, widzi przed sobą oślepiającą wręcz światłość. Podaje nawet taką informację, że ta posadzka jest pięknie zamieciona, jest tam czyściutko, mimo że jest to jakiś fragment stajni. I widzi Maryję z zachwycającym, jasnym spojrzeniem i małego Pana Jezusa, którego gdzieś tam rączki machają z nad krawędzi drewnianej kołyski, albo trudno powiedzieć, czy było to koryto. Takiej informacji nie mamy, sobie tak rzeczywiście to wyobrażamy, ale tak opisuje tę scenę. I co ciekawe, Maryja bierze na ręce małego Pana Jezusa i daje Leonii, aby potrzymała, aby przytuliła. Leonia nie śmie, więc całuje tylko małe stópki dziecka i tak jakby ta scena się kończy. Kiedy scena się kończy, siostra Leonia nie jest w stanie jakby wyjść z zachwytu. To jest doświadczenie, które opisze jako chyba jedno z największych we wszystkich jej mistycznych doświadczeniach prawie 5 lat rozmów z Nim.